Ja byłem w szpitalu do końca powstania i wyszliśmy, zresztą w końcówce już, bo to było w październiku, któregoś października, już właściwie prawie Warszawa była pusta, na końcu ewakuowano szpitale. I byłem wtedy w szpitalu, który był tutaj na Nowakowskiego, koło architektury, Koszykowa mniej więcej w tym miejscu. I myśmy całym szpitalem wyszli na plac przed Politechniką. A tam okazało się, że jest wojsko, SS i jakieś autobusy. Ja miałem taką zabawną historię, to już mówiłem o tym, że podszedł do mnie SS-man i ja już myślę, aha, no to się zaczyna, prawda? No bo nic dobrego z tej organizacji do tej pory się nie zdarzało. A on wziął mi z ramienia plecak, miałem na jednym ramieniu, bo byłem w gipsie tak po szyję, przewieszony tutaj plecak jakimś tam, co się udało unieść. I on wziął ten plecak, bierze go i mówi mi, że musiał i prowadzi mnie do tego autobusu i jeszcze mówi proszę, no i pomaga mi wsiąść. No więc taki początek był zaskakujący. My pojechaliśmy na dworzec, chyba to Warszawa była towarowa, gdzieś tam w okolicy dworca centralnego. No i pociąg sanitarny, oczywiście wagony towarowe, ale prycze. Także jechaliśmy, wszyscy mieli leżące miejsca, co było no, następnym zaskoczeniem. I tak żeśmy dojechali do Łodzi. A w Łodzi, no to się zrobiła cała historia, bo tak, jedno to nas, jak żeśmy przyjechali do Łodzi, to wydaje się była Łódź Fabryczna, czy któraś z tych stacji takich bocznych towarowych. Na razie na coś czekaliśmy, jak to normalnie wojsko jeszcze u Niemców, bośmy przyjechali i tam zaplanowane dalej, no to stoimy na tym i zaczęli ludzie podchodzić. Okazało się, rozeszła się fama, że tu są ranni z powstania warszawskiego. I zwalił się tłum ludzi, którzy zaczęli nam donosić, co mieli w domu do jedzenia. No bo wiadomo, pierwsze to byliśmy głodni oczywiście. I zrobiła się niemała demonstracja narodowa. Więc po jednym dniu stania na tej gościńcy kolejowej Niemcy zabronili podejścia ludności, a myśmy, no, cośmy dostali, tośmy zjedli. I oświadczyli nam, że wysiadamy z pociągu, idziemy do tramwaju. Przyszły mi do tych tramwajów, a jak wsiadamy do tramwaju, to motorniczy zaczyna coś tam szeptać. Panowie pod ławkami. Okazało się, że ci ludzie, którzy przyszli z tym jedzeniem, a nie mogli się dostać, dowiedzieli się od tramwajarzy, że będą nas wieźli i wpakowali to do tramwaju pod siedzenie. No i jechaliśmy w zasadzie przez puste ulice. Tak jak ja pamiętam, to mówili nam, bo ja Łodzi nie znam, że to była Rutka Pawianicka czy coś takiego i tam był obóz jeńców rosyjskich, okropny. Gołe dechy i wszy, nic więcej. Brudny, brud i smród i Rosjanie tutaj za płotem strasznie wyglądający. I tam żeśmy przespali jedną noc, no ale zrobił się szum, to nie jest miejsce na szpital. No, był komendantem tego w ogóle szpitali, który, bo to wszystkie szpitale razem zgrupowano, był pułkownik Sztrel. I pułkownik Sztrel interweniował w Czerwonym Krzyżu, ale przede wszystkim u tego Fontenbacha Zaleskiego. I to, sądzę, pomogło, bo następnego dnia rano odmarsz. No i mamy wyjść z tego obozu. I też taka zaskakująca historia. Komendantem był jakiś chałpan, jakiś ustawienie, a on mówi halt. To my się chcemy na znowu z powrotem. A on mówi, nie, halt. Każdemu dał na drogę po bochenku chleba. Pan sobie obraża, nie woli bochenek chleba i to jeszcze taki zapakowany w celofany, żeby się nie zepsuł. Także i do pociągu tego sanitarnego z powrotem, no i jeżdżymy. I tam przez te zakratowane okienka, to pamiętam Zagan, miejscowość, no to Żegan chyba dzisiaj obecny, i Wrocław. Bo napisy na stacjach kolejowych. No i dalej jeżdżymy nie wiadomo dokąd. I dowieźli nas, to chyba była miejscowość Dessau-Roßlau. Gdzieś w okolicy tego, to, tam był ten obóz Zeitheim. Obóz Zeitheim, tam to był obóz w zasadzie jeńców włoskich i z tego co wiem, to wyrzucono chyba z połowy Włochów, a Włosi nam zostawili w spadku straszne klęski w tym obozie. I to było dość uczciwe, no bo to było
kupę rannych leżących, a tego robactwa było niesamowicie dużo. Ale poza tym z Włochami, którzy byli tutaj, tak, zrobili zaraz dziurę tam w siatce i przyłazili do nas. Stosunki były no, właściwie dobre, bo myśmy nigdy jakoś nie, Włochów nie uważali za wrogów. To bo oni uważaliśmy, że oni tam trafili przez pomyłkę i zresztą tak się zachowywali w kontaktach z nami. Bardzo przyjaźni. No i w tym ten obóz Sajetkan miał no, wielką zaletę dla rannych, takich niedoleczonych między innymi jak ja, ale jeszcze gorszym stanie przecież byli, bo razem z nami pojechała cała ekipa sanitarna. Pojechali lekarze, sanitariuszki i te sanitariuszki nasze batalionowe z powstania również. Także no, opiekę mieliśmy taką, że trudno sobie o lepszą wyobrazić. Tak. W tym otoczeniu naprawdę no, pomału żeśmy zaczęli dochodzić do zdrowia. Tym bardziej, że jeszcze lekarze się starali ściągnąć przez Czerwony Krzyż, co się dało. No. I wysłano nas do obozu jeńców normalnego. No, jechaliśmy pod podwójną eskortą, bo uważali, że to są niebezpieczni bandyci, trzeba ich bardzo pilnować. A ta eskorta była taka trochę no, zmęczona tym wszystkim, więc no, narzekać w sumie nie można było, bo zapakowali nas do, no, do pociągu osobowego, jechaliśmy w przedziale na siedząco. No, nie było to złe. I po drodze pamiętam jakaś stacja, chyba Dessau czy coś takiego, żeśmy się przesiadkę mieli, żeśmy tego Bachmana starszego namówili, przykupując go oczywiście tym dzbankiem kawy, żeby nas wpuścił do sali restauracyjnej. Żeśmy się rozsiedli w sali restauracyjnej, a żeśmy zostali przed wyjazdem coś tam tego Czerwonego Krzyża, jakieś tam sardynki czy inne specjały. Jak żeśmy to i postawili dzbanek kawy, a Wachmanie przy drugim stale daliśmy im dzbanek kawy. Wianuszek Niemców się zrobił dookoła, co to za jedni. A myśmy siedzieli, jedli, wypili tą kawę. No i pojechali dalej. I zajechaliśmy, proszę pana, przez całe Niemcy, bo pamiętam, że gdzieś tak żeśmy Berlin, Magdeburg tam okrążyli jakąś taką trasą, bo trasy były różne z uwagi tam na bombardowania i tak dalej. I wylądowaliśmy w Falimboste. To był stalag. I w tym stalagu mieliśmy czekać na, miał przyjść batalion pod komendą pułkownika Rzymskiego. I właśnie wszystkich oficerów zakatał zrzeszających, no prawie wszystkich, nie wiem, którzy trafili, bo nie wszyscy trafili. Nie wiem, jak to wyglądało, ale myślę, cały batalion. Myśmy tym pani w Bostel czekali, no o tyle było dobrze, że w stalagu zawsze były większe luzy, łatwiej było żyć, wie pan. I tam była grupa takich bardzo sympatycznych podchorążych z 1939 roku, gdyśmy tam siedzieli, nie wiem, dwa tygodnie czy ile. Tym pani w Bostel, aż przyszła grupa pułkownika Rzymskiego. No i zaraz potem to nas załadowali w wagony i przez całą Rzeszę wylądowaliśmy, patrzymy na napis stacji kolejowej Schneidermill. No to piwo obecne. Jest tam w tym Schneidermillu, no, była zima, no, zrobiło się zimno, pełno śniegu, no i że tak powiem, słychać było ta, już front na rozmaite kalibry, rozmaite odgłosy, no ale to 25 chyba stycznia nas przywieźli. Ale wie pan, jak to u Niemców. Plan Messing zaplanowany, to się przywozi. Pociąg natychmiast odjechał, nas na tym śniegu zostali. No i teraz jesteśmy w tym obozie i wiadomo, że będą nas ewakuować. No to co robić? Tu śnieg, tu tego. No myśmy wpadli, tam grupa taka nasza. Zaczęliśmy pierwsze, porąbali kilka pryć i napalili piecy, było strasznie zimno. I zaczęliśmy myśleć, jak to będzie z tą ewakuacją. I gdyśmy zbudowali takie duże sanie, wyglądało to, wie pan, jak z powieści Londona na dalekiej północy. Tam są nasze klamuty, żeśmy załadowali na te sanki, tam dwóch ciągnęło, dwóch pchało. No i żeśmy w tym marsze wyrzucili. Znaczy to co piąte rano wywalili na śnieg, no i w drogę. I tak żeśmy szli dwa miesiące. No pierwszy etap to jest w książce właśnie opisany, bo to był wspólnie, bo to był Grossborn, bo tak przeoczyłem, bo to był obóz Grossborn i myśmy razem
z grupą rozborna, tam gdzie siedzieli nasi jeńcy z 1939 roku, ruszyli w pierwszy etap i ten pierwszy etap to upamiętnił się nocleg, dlatego że noclegi były dwa najgorsze, jakie można sobie wyobrazić. To był w kościele i w tartaku. A w tartaku to była taka szopa do słyszenia desek, więc to tak, deski były z przerwami bite przebiednie. No i tam no, na noc zostawili w tym, no to było trochę trudno, bo to było rzeczywiście zimno. Z paczkami już było słabo, bośmy na końcu byli, no a tam w tym marszu, no to było już takie mikro zjedzenie, bo dawali nam po kubku letniej wody, czasem dwa kartofle, także to trochę pod względem nie było najweselej. No i maszerowaliśmy przez dwa miesiące. O tyle, że nam to wyszło na zdrowie, żeśmy byli w ruchu. To tylko jedno, że tak powiem, z tego jakaś korzyść. No, wspomnienia to są wypadki różne. No, oczywiście było ciężko, to codziennie tam te 30 km. Na początku to przecież w kopnym śniegu. No ale to była ewakuacja, to była wędrówka ludu, bo tak, tutaj nasza grupa jeńców. Tam szkoła jakaś oficerska czy podoficerska niemiecka w rozsypce. Tam cywile Niemcy z wózkami, jak to Niemcy z tymi wózeczkami, prawda, się tego. I to wszystko na zachód walili. I nas dowieźli też do jakiejś miejscowości, potem na piechotę kawałek, jak to zawsze było od stacji, trzeba było przejść. To był obóz Zandbostel. To jeśli idzie o obozy, to ja wspominam, bo o tyle najgorszy, że straszny głód był w tym obozie. Były takie prycze, twarde dechy, nawet kawałka słomy nie było, się spało na takim twardym. I tutaj lniany był stada pcheł, jak i w życiu. Gdyby pan wziął tak ręką machnął, to by pan taka fontanna dosłownie. No nie można się było przed tym obronić. I tutaj cośmy tam nie robili, no nic nie można się było w tym. No to było dokuczliwe. No i potem w tego Zandbostel była możliwość ewakuowania do Lubeki. Więc ja się tam, ten oddział, w którym ja byłem, tośmy się zgłosili, bo mieliśmy tego Zandbostel dosyć, bo Zandbostel to był tak ofla w Stalagu. A potem z tego Zandbostel to nas wzięli, część szła rzutem pieszym, część koleją, ci z rzutem pieszym lepiej wyszli, bo nas pakowali do zawszonego pociągu. No żeśmy następne zwierzątka przywieźli do Lubeki, których ciężko się było pozbyć. No. Ale w Lubece to był pełen komfort, dlatego że nas zakwaterowali w koszarach. I to był taki obóz mieszany, gdzie byli marynarze i lotnicy alianccy i wrzucili nas do tego. Więc była pełna swoboda, można się było poruszać, rozmawiać, tam nawiązywać kontakty, ponieważ już ten front był blisko, lotnictwo operowało, natomiast tam lotników dużo siedziało, zrobili wielki napis, taki RAF, z jakichś tam cegieł, czy z jakichś innych białych kamyków. Także samoloty, które przelatywały, takie, które na tak zwanym wymiataniu, bo oni tak, co to jak się trafiło, to parobus, a to inna ciężarówka, to pikowali, to przelatywali, machali skrzydełkami i odlatywali dalej. Więc to już był taki popiół, było wiadomo, że no jeszcze trochę i to się skończy. No tutaj się w Lubece nam o tyle się poszczęściło, że w Lubece był skład Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. No i tu się pojawiło mnóstwo tych paczek, a szczególnie tych amerykańskich, bo właśnie bez tych paczek, bez tej pomocy, to wielu by nie przeżyło po prostu tego, bo to jednak na warunki były trudne, a to co Niemcy dawali, to zawracanie głowy. To były pacze nie do przeżycia. Nie? Także tutaj w tej Lubece to już pod tym względem zrobił się luz. No, takie stosunki, że tak powiem, międzynarodowe. I tu żeśmy dotrwali do maja, któregoś tam maja, w początku maja, nagle pojawił się oddział angielski, który autostradą podjechał. Więc myśmy natychmiast rozbroili tych Bachmanów. I w ten sposób się wojna skończyła.
No z tym, że ciągle było to wrażenie, że wojna się skończyła, no tak, ale co dalej, jak to będzie wyglądać, no bo wiadomo było, jak wyglądało, prawda. Więc to był jakiś taki cień, no poza tym, że jesteśmy już wolni,